Musimy być blisko. Skąd wiesz? Nadstaw ucha. Ja... nic nie słyszę. Żadnego szczura. Nie toperza. Nic. Martwa cisza. Mówiłem ci. Nie lubi gości. Spureni veres nats patranes, avile cleva regis, et ut. Nie chcę zrobić ci krzywdy. Ekolti, lautni ama. Przeżyłeś. Ledwie. Nie atakujesz. Czy to znaczy, że mnie wysłuchasz? Może. Mów. Przychodzę w sprawie Detlafa. Wiem, kim jest. Co z nim? Poszczuł niższe wampiry na miasto. Muszę go powstrzymać. Ale ja nie muszę. Detlaf, prędzej czy później, ściągnie na ciebie kłopoty. Tak jak wcześniej Kagmar. Ludzie w końcu go dopadną. Może za rok, może za dwa, może za 10, ale znajdą sposób. A wtedy zaczną szukać pozostałych wampirów. I w końcu trafią na ciebie. Mam się bać. Śmierci? Nie. Ale skończy się spokój. Będą cię nachodzić różni błędni rycerze, czarodzieje. Jeden zdołał się tu już teleportować, więc przyjdą następni. Możesz być pewien. Zabijesz ich, rzecz jasna. Więc potem zaleją te jaskinie, albo wysadzą je w powietrze. I brama, której pilnujesz, zostanie bezpowrotnie zniszczona. Nie. To miejsce musi być bezpieczne. Brama. Co zamierzacie? Chcemy przekonać Detlafa, żeby odstąpił od miasta. Zgodzi się.
Prawdopodobnie nie. Ale spróbujemy. Jeśli dojdzie do walki, jeśli pomożesz zabić... Zostanę wyklęty. Wiem. Mimo to proszę, żebyś wezwał Detlafa. Gdzie? Tesza Mutna. Idźcie tam. Kiedy was usłyszę, każę przybyć Detlafowi. Dziękuję. Prawda.